rozpakowanie i przygotowanie drukarki 3D do pierwszego wydruku. Po wyjęciu drukarki z kartonu i ustawieniu na równym i stabilnym podłożu, usuń w pierwszej kolejności górną piankę pakunkową. Uwaga! Nie usuwaj na siłę kolejnych pianek, aby nie uszkodzić drukarki. Postępuj zgodnie z instrukcją. Otwórz drzwiczki drukarki. Za pomocą nożyczek lub specjalnych cążków obetnij paski zaciskowe. Umieść przewód zasilający w gnieździe sieciowym oraz w odpowiednim miejscu na boku obudowy drukarki i uruchom drukarkę. Z poziomu menu wybierz Przesuń. Podnieś oś Z na 2/3 wysokości pola roboczego. Jak dysza zostanie podniesiona, usuń pozostałe wypełnienia styropianowe zabezpieczające ruchome elementy drukarki 3D w banach rapid.